Siemanko, siemanko. Witam po dłuższej nieobecności. Nie chciało mi się nagrywać. Nie będę obściemniał. Było dużo roboty. Trzeba było to ogarnąć. Dalej jest dużo roboty. Powiem, bo rok jest bardzo obfity, jeśli chodzi o robotę. To jest jeden z domów, które mam do zrobienia. Fundamenty. Teraz będziemy kleić tutaj bloczki. Pokażę wam, jak ja to robię. Nie wiem, jak to inni robią. Znaczy wiem, jak to inni robią, ale ja mam trochę szybszy sposób na zrobienie bloczków. Wczoraj niestety bardzo późno nam przywieźli bloczki, więc tak naprawdę zrobiliśmy, nie wiem, 20, może 30 bloczków. Jeszcze ten broplem był z jedną ośką, musiał geodeta nam poprawkę nanieść. Ale już jest wszystko w porządku. Teraz będę niestety, dzisiaj jestem sam. Inwestor niestety musiał pójść do pracy. Ale bardzo gorący dzień dzisiaj. Może się nie upiekę tutaj na brązowo. Dobra, żyweczka zapięta, folia rozłożona, narożniki obsadzone pod niwelator, wszystko elegancko do poziomu. Jedziemy z koksem. Zaprawa musi być rzadziutka, bo niestety bardzo ciepły dzień dzisiaj, jeden z cieplejszych dni kwietniowych. Tak naprawdę to dzisiaj jest taki dzień, jak normalnie powinien być w lipcu albo w sierpniu. Ale taki mamy klimat teraz nam się robi. Ale rzadziutkie. Trzeba rozkładać praktycznie całą taczkę, rozrzucę. Bo tu będzie mi wszystko płynąć. Kurna, czemu tak pyplesz, kurde? No czemu tak pyple, no? Nie pyple, tylko... Trzeba zobaczyć, jak wygląda efekt końcowy, a nie jak ktoś robi. Może nie wygląda zbyt profesjonalnie, ale efekt jest ten sam. Ogólnie fundamenty tam na poprzedniej budowie miałem trochę łatwiej. Była dużo chłodniejsza temperatura, było tam na tym może 5-10 stopni max. Nie było takiego starego, więc mogłem sobie napierdzielać. Zaraz na woli to jeszcze pół bidy, ale na bloczkach będzie gorzej, bo suche bloczki one momentalnie ciągną sprawy, więc całe taczki sobie nie rozwalę później. Ale też wam pokażę, jak mi się uda. Jak to wygląda. Jak widzicie, pionowych fug w ogóle nie robię. A to też ma swój powód, dlaczego nie robię. Tym bardziej, że jestem sam. Jak ktoś jest, to bierze się i fuguje za mną te pionowe fugi. Tam napycha coś, nie? Ale jak jestem sam, no to robię to trochę inaczej. Ale to może do tego dojdziemy później. Na razie klepiemy pierwszą warstwę. Bloczki niestety są takie se, ale mają jeden bok przynajmniej równy, dlatego muszę jeden kancik muszę złapać, ten równiejszy, żeby pod żyweczkę był. I pyk, i paluszkami można ustawić. I jeden za drugi bloczek. Pyk, pyk, pyk. Ja wiem, że są ludzie, którzy się nad tym rozczulają. Ustawiają pincet. Ustawiają tam kurne po 10 minut jednego bloczka. Zdejmują, poprawiają, przekręcają, kurna. Też kiedyś tak robiłem, nie mówię, że nie, ale jakbyście robili tyle co ja, to byście po prostu zauważyli pewne zależności, że pewne rzeczy po prostu się nie mają sensu. Więc nie ma sensu się rozczulać nad bloczkami, dlatego że i tak to będzie w fundamencie i tak to będzie w piachu schowane. Ale jak to tak bez poziomnicy? Spokojnie, na wszystko przyjdzie czas, poziomnica też będzie. Muszę kurna tak przytrzeć jeden bok, bo mi później zadry żyłkę odpychają. Fajnie, że chociaż późno bloczki przyjechały, to późno, ale kurna są przynajmniej bliżutko, nie trzeba targać tego nie wiadomo gdzie. Zadry.
dobrze jest, no taką rzadko zaprawę jak się robi, lekko paluszkami się ustawia, a potem wystarczy tylko poziomiczko, lekką korektę zrobić, no i nie ściągać tego od razu, tego nadmiaru, bo ściąganie nadmiaru takie od razu może powodować rozjechanie się tych bloszków. Ale to zresztą, dzisiaj jest taka temperatura, że raczej tu się nic nie powinno stać. To już podsycha, od razu, bloczek od razu praktycznie ciągnie. Wiosna przyszła, pługi zaczęły orać. Na szczęście swoje już obrobiłem. I teraz szybka korekta. Ten kierunek mnie w sumie nie interesuje, choć jest w oczku. Bardziej interesuje mnie to, żeby bloczki były niepochylone, bo później bardzo brzydko to wygląda. Mógłbym to w sumie zostawić tak jak leży, tylko na oko tak zrobić. Ale jednak później to brzydko wygląda, bo to jakie jeden bloczek jest spadnięty, zapadnięty, drugi mniej, jeden bardziej, drugi mniej. I później to trochę... Nawet nie wiem, czasami jak późnicy przełożyć, będę to nie skontrolować, czy to dobrze idzie, nie? Żyłka wyznacza wstępną wysokość. No i oczywiście linię prostą. Pyk. Pyk. Już, powiem wam szczerze, już mi te bloszki to mi się po nocach śnią. Drugie fundamenty w ciągu miesiąca. Na początku, nie przepraszam, pod koniec kwietnia skończyłem jedne. 70 metrów bieżących. 70 metrów bieżących robiłem dokładnie 55 godzin. Także roboczych. Także bardzo dobry wynik uważam. Dużo się jednak podszkoliłem w temacie i robię te bloczki po prostu dużo szybciej, w mniejszym, krótszym czasie. Kiedyś 50 metrów bieżących fundamentów bloczków robiłem w 50 godzin, a teraz w 50 godzin robię 70, więc 20 godzin w tym samym czasie jest po prostu szybciej. No i lecimy dalej. Z grubsza łopatą, potem kilnik tylko na poprawkę. Takim systemem spokojnie można przekraczać granicę 200 bloczków w ciągu dnia samemu. Pyk, 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 pyk. Tutaj fugę. No jakbyście chcieli w ogóle wcześniej sobie fugować, no to jest na to też bardzo prosty sposób, bo trzeba po prostu najpierw napychać sobie, dopóki o tu nie wyjdzie trochę towaru, obgarnąć i fuga gotowa. Tak jak tu widzę, się na prosto. Albo można i tak. Wszystko zależy od tego. Akurat mówię, fug nie robię, ale to z innej przyczyny. Jednak jak się robi moim systemem, można to olać. Ładnie zamkniemy.
chyba dojdziemy. Co ja robiłem jeszcze w zimie? No na przykład u sąsiadów tam w rodzinnej wsi robiłem im letniaka z obory. Też w sumie ciekawa robota, bo oni mi po prostu dawali kasę, żebym wszystko ogarniał dla nich. Wszystkie ekipy ogarniałem tam od posadzek, przykładowo od tynków. Ja po prostu musiałem to wszystko im załatwiać. No i oczywiście wiadomo, za moją fatygę, za mój czas poświęcony, też miałem jakieś profity. Było to głupie. Potem jeszcze miałem strop, na jesieni strop zrobiłem w Zwoleniu na ścianach keramzytowych. Goście tam też, bo też bardzo długo się zeszło, w listopadzie skończyliśmy strop, a zalaliśmy dopiero w lutym. Strop jest ogólnie rozebrany, już był chyba z tydzień temu, go rozebrałem. Czeka na kolejny strop, który będzie robiony po tym, jak tutaj wymuruję bloczka. Lecę teraz do 150 metrów stropu zrobić. Tutaj na sąsiednią wieś, to praktycznie to tak za ten las. I potem wracam na tą budowę, gdzie robiłem pierwsze bloczki w tym roku. Też robię tam cały dom z inwestorem. Pozdrawiam, Dawid, jeśli to oglądasz, bo tak może być. Tutaj... No dobra, docineczka. Dobra, to już nie wiadomo za nuda, docinka, prosty temat. Diaks tarczą diamentową i robię robotę, nie? Później wam pokażę może, jak nagram film, jak robię kolejną warstwę bez fugowania pionowych fug. Jak to wychodzi i czy to się opłaci to robić wcześniej. To jest ciekawe. Do później. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda fugowanie drugiej warstwy, gdzie nie robiłem w ogóle pionowych fug. O, nie, gdzie tam powrzucałem, bo tam miałem za dużo towaru. Jak to wygląda? Najpierw zlokalizuję łopatę. Przede wszystkim niestety nie mogę gwaść za dużo tego, bo łopatą, bo tak normalnie jak na poprzedniej budowie robiłem, była tak jeszcze 5-10 stopni było na plusie, albo nawet nnie, pochmurno i wilgotno. Spokojnie taką ściankę całą narzucałem za prawą, żeby mi podciągała. I dopiero murowałem. I niestety nie mogę tak zrobić, bo mi zaraz podciągnie. No i co się dzieje z fugami? Na razie nic. Możemy za bloczka, trochę tam wpadło, co prawda, ale tak, co zauważyłem, jak się bierze już bloczkę, kładzie, to jak widać, o tam, o, ładnie wypływa ta zabrawa już, więc jeśli dociskam go później pod żyłkę, to tak naprawdę zobaczcie, co się z fugą stało, nie wiem, czy będzie widać, tak, czy dobrze wycelowałem. Podgarniacie. Gdzieś tam brak jest, to pyk. Tej pionowej znowu nie robię. Z drugiej strony też odgarniam. Więc tak naprawdę stropole. Widzicie? O, tu nawet jak wrzuciłem, widzicie? Wpłynęło w tą fugę. I tak naprawdę nie trzeba z tym fantem robić nic. O, tutaj
samo, też jak mroczkiem przyciskam, to już całkiem jest. Całkiem jest dobrze. Filozofia murowania dorożka polega na tym, żeby najpierw nałożyć tej zaprawy więcej, żeby potem sobie ładnie obgarnąć. Jak za mało się rzuci, to później trzeba podrzucać tak czy siak, nie? Ale jak człowiek już tak dłapie mniej więcej, jest pięknie. Człowiek ma podłapie mniej więcej jak grubość tego kłaść. No to wtedy to jest bajka. Pyk. Dobra, poziomko, sprawdzimy. Teraz skopane, ciągną te broczki. Ciągną jak po. A widzicie, nawet na oko, kurde, jest. Tylko właśnie, o, jak tu jest kostropol taki wyższy, to muszę poziomce położyć w ten sposób. No i w ten sposób jest dobrze. A jak tak położę, już nie jest dobrze, bo leży tutaj na zadrze. Dobrze jest na to zwracać uwagę. W ogóle jakoś za wysoko. Dobra, jest. Dobrze. Proszę Państwa. Obgarniemy. Jest pięknie. Także nie trzeba tych fuk robić od razu. Jedyne co to później. O. Tyk. Ewentualnie jak już widać, że mniejsza zaprawa, bo jak jest rzadko, to wpływa elegancko. Jak jest zaprawa trochę taka gęściejsza, to może tam nie dopłynąć dobrze, nie? Ale wygląda to dobrze. No i co? I lecimy całą warstwę. Teraz tam będę dojeżdżał wszystkie pierwsze warstwy. I lecimy. No i tyle chyba na dzisiaj. Nic więcej ciekawego tutaj do Wam. Nic więcej ciekawego w sumie nie mam do powiedzenia. Tak chciałem pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Będę miał jakieś ciekawsze roboty, to coś jeszcze wrzucę. Nie jestem jakimś tutaj potężnym youtuberem, który wrzuca co 5 minut jakiś film. Raczej tak profilaktycznie od czasu do czasu pokazać. No, nie ukrywam, poniekąd to jest taka reklama dla mnie, chociaż reklamy akurat nie potrzebuję, bo tu tak, roboty to jest wystarczająco. Tak jak dzwonią teraz ludzie, no powiem szczerze, że tamten rok był naprawdę cienki, był cienki pod względem roboty. W tym roku już tak naprawdę kilka robót musiałem odmówić, bo nie jestem w stanie przerobić. Nie jest człowiek w stanie przerobić. Także wiosna ruszyła, ludzie w pole wyjechali. Budowlańcy ostro działają, także do następnego.